Witam serdecznie. Szanowni Państwo, moi drodzy, spotkanie dzisiejsze związane jest z informatorem maturalnym. Informatorem to się nazywa Uczenie Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego, jako przedmiotu dodatkowego, czyli dotyczącego części pisemnej na poziomie rozszerzonym od roku szkolnego 2024-2025. Uff, powiedzieliśmy sobie ten tytuł. Chodzi generalnie o to, że my dzisiaj mamy drugie spotkanie związane z informatorami maturalnymi, które Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała pod koniec sierpnia tego roku. Pierwsze spotkanie, pierwszy film, który wrzuciłem do sieci kilka dni temu, związany był z informatorem omawiającym egzamin maturalny na poziomie podstawowym i równocześnie omawiał też egzamin Ustny z języka polskiego. Dzisiejsze spotkanie dotyczy już wyłącznie poziomu rozszerzonego. Trochę mi się tutaj, jak widzicie, twarz uśmiecha, ponieważ poziom rozszerzony z języka polskiego to jest mój konik. Dla mnie to jest bardzo ważny. Egzamin, więc pozwolicie, że powiem dzisiaj kilka słów. Opowiem o dwóch bardzo ważnych moim zdaniem kwestiach i o jednej potencjalnej minie niebezpieczeństwie. Ci z Państwa, którzy nie wytrzymują długo i oglądają tylko początki moich filmów, a zapraszam na całość. Zapraszam również na wspólne wypicie kawy. Ci z Państwa, którzy. Poprzestają na kilku pierwszych minutach, zostaną zaspokojeni od razu pierwszą bardzo istotną informacją. W maju 2025 roku. I w kolejnych latach na egzaminie rozszerzonym z języka polskiego, podobnie jak było to w roku ubiegłym, nie będzie testu. Wiemy, że w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wahano się, jeszcze pracowano nad możliwością powrotu do tej koncepcji, która parę lat temu się pojawiła, że oto na poziomie rozszerzonym będzie test. Troszkę inny niż na poziomie podstawowym, ale ostatecznie stanęło na tym, że Konstrukcja, filozofia egzaminu na poziomie rozszerzonym będzie w zasadzie taka sama jak w dwóch ubiegłych latach. I to jest ta pierwsza bardzo ważna informacja. O drugiej powiem już przy omawianiu konkretnych typów zadań, wypracowań, tematów, wypracowań, które. Będzie, wa, będą na Was czekały na egzaminie od maja 2025 roku. No to cóż, tytułem wstępu, wiemy już o pierwszej istotnej kwestii. Pora chyba, żebyśmy przyjrzeli się temu właśnie informatorowi maturalnemu. Proszę, to jest ten bohater. Bardzo długi tytuł, który już raz przemęczyłem. Chodzi o to, że dla nas jest to egzamin po prostu na poziomie rozszerzonym. To jest oczywiście wtedy język polski jest traktowany jako przedmiot dodatkowy. Sam egzamin, sam informator jest skromniejszy niż ten na poziomie podstawowym. Znajdują się tutaj dwie tak naprawdę istotne części. Pierwsza od strony piątej to jest opis, Egzaminu maturalnego. Tam się pojawiają takie najistotniejsze kwestie wstępne. My dłużej zatrzymamy się po tym krótkim wstępie na rozdziale związanym z utworami literackimi na egzaminie. Później jest omówienie części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym. Tam są takie dwa istotne komunikaty, na które zwrócę uwagę. Zasady oceniania wypracowania, które. Nie różnią się od ubiegłorocznych, też o tym powiem więcej w stosownym momencie. I później, od strony 34, to co jest dla mnie bardzo, bardzo istotne przykładowe zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami tutaj będzie ta druga arcyważna informacja i tutaj też opowiem Wam o pułapce, która może być zastawiona na zdających. A nie musi, mam nadzieję, że nie będę. Ostatnia część to informacja o egzaminie maturalnym z języka polskiego dla absolwentów niesłyszących. Odsyłam do... Informatora, również tych zainteresowanych egzaminem maturalnym z języka polskiego. No to co? No to w takim razie szybciutko, bo tutaj nie ma zasadniczo wielu różnic w stosunku do koncepcji ubiegłorocznych. Otrzymujemy informacje o tym, czym jest język polski na egzaminie maturalnym, dostajemy hiperłącze. Do podstawy programowej, też Wam opowiadałem o tym przy okazji poziomu podstawowego. Jeżeli chcecie zapoznać się z tym bardzo ważnym aktem prawnym, to tutaj macie, tutaj macie hiperłącze, macie link quick, możecie. Wskoczyć sobie i tę podstawę programową ściągnąć. Dla nauczycieli, dla tych, którzy chcą bardzo dokładnie zapoznać się z wszelkimi wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi, które będą badane, które będą w jakiś sposób egzekwowane w czasie egzaminu. To też jest dobre miejsce. Przypominam, że takie cztery obszary, kształcenie literackie i kulturowe, kształcenie językowe, tworzenie wypowiedzi i samokształcenie. To są te obszary, które w podstawie programowej są zawarte, a które tutaj będą, będą badane. Egzamin maturalny odzwierciedla powyższe założenia podstawy programowej. No dobra. Na kolejnej stronie mamy informację przypominającą, że część pierwsza, czyli właśnie ten informator dotyczący poziomu podstawowego i części ustnej, bez określania poziomu, bo część ustna egzaminu maturalnego z polskiego nie jest określona poziomem. To jest, ta, to jest ten informator, który już omówiłem, a dzisiaj właśnie jesteśmy w tak zwanej części drugiej i tutaj właśnie dowiemy się więcej na temat części pisemnej na poziomie rozszerzonym. Najważniejsze informacje dotyczące odniesień do podstawy programowej znajdziecie na stronie siódmej, i znajdziecie tutaj pierwszą taką bardzo konkretną informację dotyczącą czasu trwania egzaminu. Nie zmienia się 210 minut. Na napisanie wypracowania na poziomie rozszerzonym, bo teraz już wiemy, że skoro nie ma testu, zostaje samo wypracowanie, macie 3,5 godziny. Język polski na poziomie rozszerzonym jest oczywiście traktowany jako przedmiot dodatkowy. Będziecie pisać wypracowanie, za które możecie zdobyć 35 punktów. Czyli ci, którzy mają już doświadczenie z lat ubiegłych, wiedzą, że nie zmienia się nic do tego miejsca. Bo teraz przechodzimy do utworów literackich na Egzaminie. Rzecz jest trochę podobna jak w przypadku poziomu podstawowego, ale pozwolicie, że omówię to dokładniej na spokojnie. Utworom literackim na egzaminie jest poświęconych kilka stron. Żeby się w tym wszystkim niech pogubić, proponuję, żebyście Państwo potraktowali to w ten sposób. Pierwsza lista utworów literackich. To jest ta lista na stronie ósmej, to są lektury wskazane w podstawie programowej. Popatrzcie Państwo. Yy, mamy tutaj założenie, że egzamin na poziomie rozszerzonym bada tę znajomość tych właśnie treści i problematyki lektur. Obowiązkowych. To jest to wszystko, co musicie znać. Tych pozycji jest tutaj 28, jeśli chodzi o lektury z liceum, od Biblii. Fragmentów Księgi Rodzaju Hioba Kocheleta Psalmów Apokalipsy świętego Jana. Widzimy, że to już jest właśnie ta nowa, odchudzona podstawa programowa, nie ma pieśni nad pieśniami. Jest Parandowski, jest Iliada, jest Sofokles, jest Lament, jest rozmowa Mistrza Polikarpa ze śmiercią, nie ma legendy o świętym Aleksym i są jeszcze wymagane utwory z, ze szkoły podstawowej. I tutaj zostają bajki Krasickiego, zostają druga część dziadów i Pantadeusz Mickiewicza, ale w odchudzonej podstawie programowej, jak sobie przypominacie zapewne już niecały Pantadeusz, tylko wskazane księgi. Pierwsza, druga, czwarta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, jest zemsta, jest balladyna. To jest poziom podstawowy i poziom rozszerzony to jest tych czternaście pozycji od Odysei przez Boską Komedię. Która tutaj się znalazła, Treny Hamlet, aż do wybranego eseju Gustawa Heringa Gudzińskiego i Zbigniewa Herberta. Tu jest, zwracam uwagę, w nowej podstawie programowej na rozszerzeniu Antygona w Nowym Jorku Janusza Głowackiego. To jest pierwsza lista, i ta lista to są właśnie utwory, których znajomość jest Obligatoryjna, jest obowiązkowa, ponieważ jest napisane, że ten arkusz egzaminacyjny, tam znajdzie się takie zadanie, które będzie wymagało znajomość treści i problematyki tych lektur ze strony ósmej i dziewiątej. Ale to jest nie wszystko. Ale to jest nie wszystko. Teraz pamiętamy, że przecież uczniowie przystępujący w maju 2025 roku do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zaczynali naukę w innej sytuacji przy innej podstawie programowej. Stąd też w arkuszu egzaminacyjnym na stronach najprawdopodobniej trzeciej i czwartej, tak jak było to do tej pory, nie wiemy na 100% czy tak będzie, znajdzie się lista lektur obowiązkowych, do których zdający będzie się mógł odwołać, bo przypominam, że zawsze zadanie na egzaminie maturalnym będzie tak skonstruowane, że będzie wymagało odwołania się do lektury obowiązkowej. I co jest istotne, nie tylko do tych lektur wskazanych i na stronach ósmych i dziewiątych informatora. Ta lista będzie znacznie szersza, bo ona obejmuje to, czego mogliście się nauczyć w klasie pierwszej, drugiej, trzeciej, kiedy jeszcze pracowaliście według starej podstawy programowej. W związku z tym ta lista będzie wyglądać następująco: Lektury obowiązkowe zgodne z podstawą programową, księga rodzaju, Hioba, Kocheleta, Psalmów, Apokalipsa, Świętego Jana, mitologia, Antygona, itd., 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 itd. itd. To jest ta lista, którą my doskonale znamy. Z zakresu szkoły podstawowej doskonale to znamy. Poziom rozszerzony też jest to powtórzone. I uwaga, lektury obowiązkowe zgodne z podstawą programową z 2018 roku. Czyli. W Arkuszu egzaminacyjnym znajdą się tytuły, do których również możecie się odwołać. Legenda o świętym Aleksym, kwiatki świętego Franciszka, Galanonim, odprawa posłów greckich, prawda? Tych utworów nie ma już w uszczuplonej podstawie programowej, ale jeśli już czytaliście, no to możecie, macie prawo odwołać się do tych utworów, traktując je jako lekturę obowiązkową. Całość pana Tadeusza też możecie się odwołać z zakresu rozszerzonego, to jest ten Arystoteles, Platon, Arystofanes i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ta lista w arkuszu egzaminacyjnym, w arkuszu maturalnym będzie dłuższa, będzie obszerniejsza od obecnej skróconej podstawy programowej. W informatorze maturalnym jest jeszcze trzecia lista. To jest lista, która znajdzie się w arkuszu, Maturalnym po roku 2000, od roku 2025, 9, od maja 2029. I to jest, to jest lista, której ja dzisiaj, pozwolicie nie będę omawiał. Nie nawracajmy sobie nią głowy. Tutaj są pewne, pewne różnice. Nie wprowadzajmy chaosu. Nas interesują dwie pierwsze listy. Jeszcze raz przypominam na zamknięcie tego wątku. Na stronach Ósmej i dziewiątej informatora maturalnego macie aktualną, obowiązkową, odchudzoną podstawę programową, tam lektury obowiązkowe. To na stronie dziewiątej, w drugiej części, na stronie dziesiątej i na stronie jedenastej to są te lektury, które znajdą się w arkuszu. Maturalnym i które możecie traktować jako lekturę obowiązkową. I tutaj bardzo ważna uwaga, wiele razy o tym mówię i będę wiele razy jeszcze podkreślił. Mimo tego, że zdajecie egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, możecie przywoływać jako lekturę obowiązkową utwór wykazany jako lektura obowiązkowa w zakresie podstawowym. Również nie ma to znaczenia, czy on w podstawie jest na w podstawie programowej jest jako poziom podstawowy, czy jako rozszerzony. To jest lektura obowiązkowa. Możecie ją przywołać jako lekturę obowiązkową w waszym wypracowaniu. Ba, możecie przywołać więcej, możecie trzy utwory z tej listy przywołać lektur obowiązkowych. A co? Kto wam zabrania? Nie może być tak, że nie przywołacie żadnej. To wtedy, wtedy będzie praca oceniona na zero. No dobrze, to jest ta pierwsza część naszego spotkania. Teraz przechodzimy już do omówienia samej filozofii części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Pozwólcie, że, że łyk jeszcze kawy wezmę. I tutaj znajduje się omówienie, charakterystyka arkusza. Egzaminacyjnego. Oczywista uwaga dla nauczycieli jest taka, że muszą mieć świadomość, że wyposażyć mają uczniów w taką wiedzę i umiejętności, bo oni wykazali się umiejętnością czytania utworów literackich, ich analizowania, syntetyzowania w kontekście historyczno- lub teoretyczno-literackim oraz kulturowym, a także tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, czyli pisaniu wypracowania wypracowanie z języka polskiego na maturze jest tekstem argumentacyjnym. <laughs> Jeśli chodzi o sprawdzane umiejętności, mamy proszę państwa przegląd tych umiejętności z podstawy programowej i mamy podstawowe informacje dotyczące tego czego spodziewać się na egzaminie co Powinno znaleźć się w arkuszu. Arkusz zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru. Nie jest określona forma gatunkowa wypowiedzi. Jeszcze raz, bo to jest istotne. Dwa tematy znajdziecie w arkuszu. Wybieracie. Jeden z tych tematów, już bardzo rzadko się zdarza, podejrzewam, że rzadziej niż jedna na tysiąc yy, praca, gdzie yy, arkusz, w którym zdający odpowiada na oba tematy. Pamiętam jeszcze jakiś czas temu, były takie, wtedy ocenia się ten pierwszy. Tematy wypracowań mogą zawierać cytat jako tekst źródłowy. Każdy temat wymaga odwołania do lektury obowiązkowej. O tych rodzajach tematów będę mówił za chwilę. Tutaj. Zapamiętajmy sobie tę informację. Każdy temat wymaga odwołania się do lektury obowiązkowej. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Tutaj w informatorze maturalnym na stronie 14 rzeczywiście znajdziemy taką bardzo istotną, taki bardzo istotny akapit. Popatrzcie Państwo. Wiemy już, że spośród dwóch tematów do wyboru zdający, zdaje, wybiera sobie. Jeden i pisze wypracowanie nie krótsze niż 400 wyrazów. Zostaje ten limit 400 wyrazów, nie zostaje y, podniesiony. Y, nie jest określona forma gatunkowa wypowiedzi. Pamiętamy o tym, że to ma być przede wszystkim tekst argumentacyjny. To jest y, warunek sine qua non. W każdym temacie, oh, i to jest istotne, są wskazane cztery obowiązkowe elementy. Trzy utwory literackie. W tym jedna lektura z listy lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej i zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym. To jest właśnie to, co przemordowaliśmy przed chwilą. Te, te, te różne listy i właśnie lista, która na stronach, tak jak do tej pory było, trzeciej i czwartej arkusza się znajdowała. Lista lektur obowiązkowych. Czyli musi uczeń wybrać sobie jakieś trzy utwory, o których napisze, z czego przynajmniej jeden. Musi być, musi być lekturą obowiązkową. Oprócz tego w pracy musi znaleźć się jeden kontekst. Do wyboru może to być kontekst historyczno-teoretyczno-literacki, literacki, biograficzny, kulturowy, mitologiczny, biblijny, religijny, historyczny, filozoficzny, egzystencjalny, polityczny, społeczny. Z doświadczenia i z praktyki wiemy, że tych kontekstów powinno być znacznie więcej na poziomie rozszerzonym. To jest minimum, to jest absolutne minimum, które decyduje o ocenieniu tej pracy pozytywnie. Natomiast, natomiast jeśli kontekstów będzie więcej, to tylko dobrze dla pracy. No i powtarza się ta informacja, że 35 punktów za wypracowanie będzie można dostać. Od strony 15 mamy zasady oceniania wypracowania. Ponieważ ja i tak poświęcam osobny film na temat oceniania wypracowań, to pozwolicie, że nie zajmę Wam za dużo czasu, ponieważ no, to nie jest chyba w tym momencie najbardziej pasjonujące dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu. Nauczyciele doskonale wiedzą, na czym te zasady polegają. Przypominam, nie ma rewolucji, nie ma rewolucji. Zostaje błąd kardynalny, zostaje ta filozofia oceniania poszczególnych zadań. Pamiętamy, to musi być wypowiedź argumentacyjna, to musi być wypracowanie, w którym przywołane są przynajmniej trzy utwory literackie. I tutaj mam taką jedną jeszcze, jeszcze uwagę. Utworami literackimi nie są, nie są. Komiks, powieść obrazkowa, manga, scenariusz filmowy, gra komputerowa. One mogą być przywołane w wypracowaniu wyłącznie jako kontekst, natomiast nie są utworami literackimi. No, szczególnie boli mnie ten scenariusz filmowy, ale nic na to nie poradzimy. Jeżeli ktoś chciałby przywołać. Jakiś utwór literacki, albo tekst piosenki obcojęzycznej. Taki tekst, który nie został przetłumaczony na język polski, to będzie miał problem, ponieważ nie zalicza się takiego przywołania, ani jako utworu literackiego, ani jako kontekstu. Bo to jest egzamin z języka polskiego i muszą to być utwory albo polskie, albo już przetłumaczone na język polski. I trzecia sprawa, na którą też chciałbym Wam zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o przywołania Biblii, o odwołania się przez zdającego do Biblii, to za lekturę obowiązkową uznaje się odwołanie do każdej księgi biblijnej. Ale to trzeba wyraźnie zaznaczyć. Teraz piszę o Biblii, o księdze Hioba. Albo teraz piszę o Biblii, o księdze Koheleta. Wtedy mamy uznane odwołanie się do lektury obowiązkowej. A jeżeli ktoś chciałby odwołać się do mitologii, to musi napisać, że odwołuje się do mitologii Jana Parandowskiego. I wtedy będzie to zaliczone jako lektura obowiązkowa. Jeżeli nie wskaże mitologii Jana Parandowskiego, wyraźnie nie wskaże tego tytułu i autora, no to będzie to traktowane co najwyżej jako kontekst, ponieważ wszelkie inne mitologie są Kontekstem, a nie lekturą obowiązkową, lekturą obowiązkową jest tylko mitologia Jana Parandowskiego. Zdający może przypisywać utwór literacki do epoki literackiej, okresu literackiego, oczywiście w zależności, jak podstawa programowa określa. Te utwory, w jaki sposób przypisuje. Tutaj są te ramy czasowe przyjęte w historii literatury polskiej. Świetnie rzeczywiście tłumaczy to na przykład Szekspira, prawda? Ale to, to, to na, na marginesie wypadł wypadł już ten obowiązek, że musicie przywołać utwory literackie z dwóch różnych epok. No tego nie ma. To zobaczymy zaraz w, w przykładowych zadaniach i odetchniecie z ulgą. Po prostu przywołujecie te utwory, które, które potrzebujecie. I tutaj, proszę Państwa, znajdują się już szczegółowe zasady oceniania, jak jest tych 35 punktów rozdzielonych. Przypominam, najwięcej za merytoryczną stronę. Mamy tutaj tą pierwszą taką furtkę. Spełnienie formalnych warunków polecenia. Dostajecie punkt albo zero, jak dostajecie. Zero, czyli jest na przykład błąd kardynalny, albo praca jest całkowicie nie na temat, no to macie zero punktów, nie ocenia się dalej. A później, właśnie 16 punktów na kompetencje literackie i kulturowe. To jest największa pula punktów, którą możecie dostać. Później jest kompozycja wypowiedzi, na którą składają się trzy takie elementy: struktura, spójność i styl oraz język wypowiedzi. Tutaj jest zakres i poprawność środków językowych, ortografia i interpunkcja. W sumie. 35 punktów i tutaj otrzymujecie już do wglądu te tabelki, które będą mieli egzaminatorzy oceniający. Wasze prace, niektóre tabelki są bardzo skomplikowane. To jest ten osławiony klik, czyli kompetencje literackie i kulturowe. O, możemy sobie troszkę nawet powiększyć, żebyście, żebyście widzieli. Tu jest to, przeciwko czemu buntuje się dusza humanisty. Każdy błąd rzeczowy, który znajdzie się w pracy, będzie wasz kosztował, punkt, będą odejmowane. Punkty od tego, co zdobyliście, przywołując takie, a nie inne utwory literackie i, i konteksty. To jest ocena kompetencji literackich i kulturowych. Później są kolejne, Tabelki z wytłumaczeniem, jak będzie oceniana kompozycja, struktura wypowiedzi, spójność wypowiedzi, styl wypowiedzi nam przeskoczył, nie zatrzymuje się. Tu jest język, tutaj oczywiście również. Nie zmienia się ta, ta tabelka jakaś taka kuriozalna, gdzie popatrzcie, egzaminatorzy będą liczyli nasze błędy językowe, niezależnie od objętości pracy, taka, a nie inna liczba błędów będzie decydowała, że dostaniecie tyle, a nie mniej czy więcej punktów za, za język. Jest poprawność ortograficzna, interpunkcyjna. Tutaj mamy dyslektyków, dysgrafików. I przechodzimy do ostatniej części, bardzo istotnej, przykładowe zadania egzaminacyjne z rozwiązaniami, bo tu muszę Wam powiedzieć o takiej drugiej, bardzo ważnej kwestii i o tej minie. Jeszcze się napiję. Proszę zwrócić uwagę, że jak otworzycie arkusz egzaminacyjny, już na maturze, to na górze strony, no prawdopodobnie piątej, no tak jak było do tej pory, będzie taka ogólna informacja, ogólne wskazówki, że musicie wybrać jeden z poniższych tematów, musicie napisać wypracowanie, rozważyć problem, przedstawić argumenty, odwołując się do utworów literackich wskazanych w temacie, do wybranego kontekstu, że jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa. Jeżeli w temacie nie wskazano tytuły Możecie się do tej lektury, to musicie się wskazać, do tej wskazanej lektury odwołać, jeżeli będzie wskazany tytuł. Jeżeli nie, no to wybieracie ją ze stron trzeciej i czwartej. W wypracowaniu przedstawiacie zdanie swoje, własne, uzasadniacie je. Praca 400 słów. I później są temat. I teraz popatrzmy. Ja podzieliłem te tematy na takie trzy, a w zasadzie cztery grupy. Ale powiedzmy trzy fundamentalne. Pierwsza to są tak zwane tematy suche, tematy czyste. Jest tylko jedno hasło, zdanie, równoważnik zdania i potem już polecenie. Popatrzcie jak to wygląda. Temat pierwszy. żadne dzieło nie powstaje w kulturowej próżni. Rozważ jaką rolę w literaturze pełni aluzja. To jest ten główny Temat, prawda? Macie rozważyć, jaką rolę w literaturze pełni aluzja. Kierując się takim przesłaniem. Żadne dzieło nie powstaje w kulturowej próżni. Nie funkcjonuje, prawda? Całkowicie samodzielnie. I w pracy odwołaj się to, co jest bardzo, bardzo istotne. Lektury obowiązkowej, wybranej spośród lektur wymienionych na początku arkusza egzaminacyjnego, innych utworów literackich wybranego kontekstu. Co tutaj widzimy? Macie. Pełną dowolność w wybraniu, w wyborze lektury obowiązkowej, możecie wybrać dowolne, przynajmniej dwa utwory literackie, bo mam liczbę mnogą. I popatrzcie, zniknął ten dopisek, że one muszą reprezentować różne epoki historyczno-literackie. Już tego, tego nie ma. To jest pierwszy typ zadania, czyli takie zadanie czyściutkie, proste. Hasło, polecenie i dowolność jeśli chodzi o przywołane lektury. Macie tutaj przykładowe wypracowania, to są wypracowania ocenione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, oczywiście maksymalnie, tak żebyście widzieli, jak te wypracowania, albo prawie maksymalnie, bo to jest widzimy 29 punktów na 35, czyli prawie, prawie, Ideał, drugi wariant, jak można ten sam temat ująć z innego punktu, punktu widzenia. Bardzo obszerna praca i patrzymy, 28 punktów dostał zdający. Temat drugi, I teraz popatrzcie. Pierwszy temat był suchy, było tylko to, to takie zdanie, polecenie. Tu mamy temat z cytatem. Temat z cytatem musicie. Przeczytać. Akurat w tym przypadku mamy fragment definicji paraboli ze słownika terminów, ze słownika gatunków literackich, przepraszam, polecenie, rozważ, jaką rolę pełni paraboliczność w kreacji świata przedstawionego w literaturze, punktem wyjścia rozważań uczyń przywołaną definicję. I później mamy wskazówki identyczne jak w poprzednim wariancie zadania. W pracy odwoła się do lektury obowiązkowej, wybranej spośród lektur wymienionych na początku arkusza egzaminacyjnego, czyli mamy dowolność innych utworów literackich, czyli przynajmniej dwóch, no najczęściej wybieracie dwa, tak żeby to były te trzy w sumie utwory literackie wybranego kontekstu. Filozofia tego zadania różni się od typu zadania poprzedniego tym, że mamy na początku cytaty. Później oczywiście znajdujecie przykładowe prace. Pierwszą pracę, 34 na 35, no to geniusz jakiś napisał. I drugą pracę, 27, czyli też bardzo dobrze. Temat trzeci. I teraz, uwaga, uwaga, jedzie to ranaga, to jest ta bardzo ważna informacja. Może na egzaminie maturalnym pojawić się temat zawierający wskazaną lekturę obowiązkową, Mało tego, taki temat raczej na pewno się pojawi. Będzie tak sformułowany arkusz maturalny, że pierwszy temat będzie jednym z tych dwóch, które zobaczyliście przed chwilą, wariantów, albo ten suchy temat, albo temat z cytatem, a drugi temat będzie tematem ze wskazaną lekturą obowiązkową. Po, popatrzcie: między utopią a antyutopią. Punktem wyjścia swoich rozważań o literackich obrazach budowania idealnego świata uczyń małą apokalipsę Tadeusza Konwickiego. W pracy odwołaj się do małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego, innych utworów literackich wybranego kontekstu. Czyli to, co miałem wam do powiedzenia jako bardzo istotna kwestia, Druga jest to, że zostaje temat ze wskazaniem lektury obowiązkowej. Jeden, nie oba tematy. Nie, będą, nie będzie tak, że w arkuszu egzaminacyjnym i pierwszy i drugi będą wskazywać konkretny tytuł lektury, do której musicie się odwołać, ale jeden z tych tematów tak będzie skonstruowany. Tu mamy ten temat z małą apokalipsą Tadeusza Konwickiego. I mamy oczywiście pierwsze wypracowanie przykładowe na 29 punktów ocenione, drugie ocenione na 27. I teraz, proszę Państwa, jest przykład czwarty, i ja nazywam ten przykład czwarty z informatora minął niebezpieczeństwem, pułapką, bo wyczerpaliśmy jakby listę podstawową wariantów tematów. Temat suchy, temat z cytatem, temat ze wskazaniem lektury. Ale yy, autorzy. Informatora zaczęli trochę kombinować i stworzyli temat, będący takim wariantem. To jest temat czwarty. Popatrzcie Państwo, co się dzieje. Zaczyna się od cytatu. To jest cytat z Szulca z wiosny. Oto są labirynty wnętrza, magazyny spisze rzeczy. Oto są ciepłe jeszcze groby, próchno i mierzwa, prastare historie, siedem warstw, jak w dawnej troi, korytarze, komory, skarbce. Potem jest polecenie. Rozważ, jakie znaczenie dla odczytania sensu dzieła literackiego ma wykreowana w nim przestrzeń. Punktem wyjścia do rozważań, uczyń cytowany fragment opowiadania wiosna Bruno Naszulica. Jest fajnie, jest, jest powiedziałbym pięknie, ale potem pojawia się wskazówka. W pracy odwołaj się do znanych ci fragmentów procesu Franza Kafka, innych utworów literackich, wybranego kontekstu. Popatrzcie, co się stało. Została wskazana lektura obowiązkowa, którą obowiązkowo musicie przywołać, ale ta lektura obowiązkowa nie jest lekturą poznawaną w całości, tylko jest lekturą poznawaną we fragmentach. Na czym polega niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo polega na tym, że I mam nadzieję, że, że, że oczywiście to jest tylko teoria, że w praktyce tak nie, się nie, nie wydarzy. Ale wyobraźmy sobie nauczyciela języka polskiego, który gna z materiałem i który dochodzi do Franza Kawki i wybiera z samego, bo ma wybrać fragment jakiś. Wybierze sobie początek tej historii Józefa K., czyli pierwsze strony z opisem Józefa, który zostaje aresztowany. A później przeskakuje do przypowieści o człowieku i prawie pięknej, ważnej, mądrej przypowieści, tłumaczącej w ogóle cały sens książki. A ponieważ to jest parabola, no to ją można wyciągnąć z tego tekstu i analizować sobie osobno. I teraz pytanie: czy. Ten jeden fragment, czy nawet dwa fragmenty omówione w klasie procesu Franca Krawki pozwolą Wam napisać o tym, jakie znaczenie dla odczytania sensu dzieła literackiego ma wykreowana w nim przestrzeń. Zmierzam do tego, że mając gdzieś w tyle głowy możliwość takiego zadania. Tutaj zauważcie, i wepchnięto ten wariant z cytatem i jeszcze ze wskazaniem lektury obowiązkowej, ale wybrano fragment. Mając to wszystko na uwadze, czy nie warto lektur z rozszerzenia wskazanych we fragmentach czytać jednak w całości, uważajcie na to, rozważcie to. Adresuję to zarówno do uczniów, jak i, jak i do nauczycieli. Lepiej być czujnym. Ten temat czwarty jest bardzo niebezpiecznym y, tematem i, i, i on może, y, może spowodować jakieś nieszczęścia. Mamy wypracowania we frag tutaj przykładowe. Jedno jest na 32 punkty ocenione, drugie jest na 33. I później, proszę Państwa, jest jeszcze przykładowy temat piąty. Zobaczcie, to jest y, już wariant tego tematu ze wskazaniem lektury, mamy heroizację, deheroizację podmiotu literackiego, rozważ jakie funkcje pełnią, funkcje pełnią heroizacja, deheroizacja, w pracy odwołaj się do małej apokalipsy Tadeusza Kojąwickiego. Oj, ktoś lubił małą apokalipsę. Prawda, w CKE bardzo chętnie się do niej odwołuje w, w tych zadaniach. Ja ja będę jak na maturze w maju 2025 też będzie mała Apokalipsa. prawda Możemy się założyć, czy będzie, czy nie. I temat szósty to jest już widzicie, już się domyślacie. O, to jest ten drugi wariant, czyli temat z cytatem i już tutaj nie ma wskazanego tytułu lektury obowiązkowej, tylko jest to hasło. W pracy odwołuje się do lektury obowiązkowej wybranej spośród lektur innych utworów literackich i mamy, proszę Państwa, dwa przykłady wypracowań, takie modelowe i później ta informacja o egzaminie maturalnym z języka polskiego dla absolwentów niesłyszących i tutaj pojawiają się też właśnie przykładowe zadania, znane już, bo tu jest ten fragment z fragmentu procesu Kawki i z cytatem z Szulca. To tyle, jeżeli, jeżeli chodzi o arkusz na poziomie, na poziomie rozszerzonym. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz tak zbliżając do brzegu to, co jest najistotniejsze. W czasie egzaminu maturalnego w maju 2025 roku i w latach następnych na poziomie rozszerzonym nie będzie testu, będą tylko wypracowania. Zostaje to zadanie, które macie napisać w wariancie ze wskazaniem tytułu lektury obowiązkowej, będzie być może zadanie z cytatem. W temacie albo po prostu suche zadanie. Natomiast trzeba pamiętać, że jedno z zadań będzie z tym wskazaniem lektury obowiązkowej. 400 stron, 35 punktów do wzięcia, 210 minut na napisanie i mnóstwo moich filmów do obejrzenia, ponieważ będę z wami dzielił się swoimi przemyśleniami, i też zapraszam do starszych filmów, na których omawiam chociażby lektury. Obowiązkowe. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Do widzenia. Cześć.